niezapomniane wrażenia, świetna muzyka i niezwykły klimat towarzyszyły wszystkim w miniony weekend. Pomiędzy 24 a 26 czerwca mogliśmy skorzystać z mnóstwa atrakcji, a bogatyńskie centrum zmieniło się w karbonaliowe miasteczko. Impreza tradycyjnie rozpoczęła się barwnym karbokorowodem, w którym wzięły udział stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, a przede wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Bogatynia. Bogatyńskie Dni Węgla i Energii oficjalnie otworzył burmistrz Andrzej Grzmielewicz, pomysłodawca i gospodarz imprezy. Szanowni Państwo, najważniejszy moment. Karbonalia 2016. Dni Węgla i Energii w Bogatyni uważam za otwarte. Tak, wielkie święto Bogatyni. Wielkie święto Karbonalia. Dni Węgla i Energii w Bogatyni 2016. Ja myślę, że nie tylko szczęśliwy, ale także pełen atrakcji. Jak zwykle na Karbonalia mamy i domki, w których można zrobić ciekawe zakupy. Mamy przeróżne atrakcje związane z karuzelami. Wreszcie koncerty, które także będą, myślę, taką krasą tych dzisiejszych, jutrzejszych i pojutrzejszych świąt. To już pewna tradycja, że wszelkie stowarzyszenia, kluby seniora, wszelkie organizacje z tego terenu tak bardzo czynnie angażują się w te dni i też z ich strony biegnie do nas wielka pomoc. Niemożliwe by były te święta bez lokalnej aktywności. Podczas tegorocznych karbonaliów przedstawiono oficjalną maskotkę promocyjną Karbusia. Autorką projektu jest Anita Frontczak, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni. To było związane z parkiem dinozaurów na karbonaliach. Mieszkańców przyciągnęły wieczorne koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej. W Bogatyni wystąpili m.in. Messiah, Sylwia Grzeszczak oraz świętujący 30-lecie działalności artystycznej zespół Ira. Karbonalia to również występy lokalnych artystów. W centrum miasta tradycyjnie pojawiły się prehistoryczne dinozaury. Z licznych atrakcji mogli skorzystać najmłodsi mieszkańcy. Fani mocnych wrażeń mieli do dyspozycji gigantyczne karuzele i rozmaite urządzenia ekstremalne. Byłam na tamtej karuzeli, normalnie prawie się popłakałam. Strasznie było, ale dzisiaj idziemy jeszcze na ten młot wielki. Korzystałam z dzieckiem z kolejki górskiej. Jestem pozytywnie, bardzo mile zaskoczona, tak jak we wcześniejszych ubiegłych latach. Jest bardzo fajnie, fajna rozrywka dla dzieci i dla dorosłych i więcej takich imprez bogatych. Fajne atrakcji dużo, dzieci dużo, korzystania. No super jest jednym słowem. Jest bardzo fajnie tutaj. Ważne, że pogoda dopisuje, bo wczoraj było nie za wesoło. No jak tak co roku widzę, że tutaj jest sporo atrakcji, głównie to się po prostu chyba dzieci tym bawią, no bo starsi to raczej już się nie piszą na takie coś. No i módlmy się tylko o pogodę jeszcze. Nie zabrakło także okolicznościowego jarmarku. Ulica Daszyńskiego zmieniła się w ciekawą promenadę, a drewniane domki stworzyły niezapomniany klimat. Na stoiskach można było kupić wiele różnorodnych produktów, posmakować regionalnych rarytasów. Swoje miejsce miały również lokalne stowarzyszenia i organizacje. Dziękuję
za to, że mogliśmy uczestniczyć w zbiórce na rzecz mieszkańca, mogę powiedzieć, no może nie najmłodszego, ale Alana, który się zmaga z bardzo ciężką chorobą, w tej chwili przebywa we Wrocławiu. I my jako koło gospodyń Amaryllis chcielibyśmy tym swoim wkładem pomóc mu po prostu przetrwać te jego najcięższe chwile. Jedną z atrakcji tegorocznych Karbonaliów był wielki turniej o kość dinozaura, podczas którego zmagały się drużyny, w których w skład weszli samorządowcy, reprezentanci powiatu oraz goście z Czech i Niemiec. Podczas Karbonaliów nie mogło zabraknąć również rozgrywek sportowych. W trakcie trzech dni odbyło się wiele imprez o charakterze sportowym. Największe to Mistrzostwa Świata w pchaniu wózka z węglem oraz bieg uliczny. 3, 2, 1, poszli! Wystartowali! I się zaczęło! Ciekawym wydarzeniem było również wspólne gotowanie zupy energetycznej z dinozaura. Znajdziemy sobie dinozaura. Nigdzie w Polsce nie zjecie z dinozaura. Tylko w Bagatyni, słuchajcie. Tylko w Bagatyni można zjeść. Wspaniała trzydniowa impreza wyjątkowo rozpoczęła się pokazem sztucznych ogni, a zakończyła spektaklem Tańczące fontanny. Super jest!